Moi drodzy, film jest rozmazany. Nie zauważyłam problemów z kamerą podczas nagrywania. Nie byłam w stanie nagrać materiału raz jeszcze. 39. tydzień ciąży to nie jest dobry moment na słuchanie mojego wewnętrznego perfekcjonisty. Dlatego wybaczcie utrudnienia, a osoby wrażliwe na wrażenia estetyczne zachęcam do wysłuchania materiału i potraktowania go jako podcastu. Cześć! Z tej strony ja, Anna Serwa, trenerka zdrowia. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego podjadanie to jest jedna z gorszych rzeczy, zarówno jeżeli chodzi o nasze zdrowie, jak i redukcję wagi. Podam Wam dowody na to naukowe, nasze fizjologiczne, ale będzie to w prosty i przystępny sposób, tak żeby przekonać Was, że podjadanie co chwilę między posiłkami naprawdę nie służy naszemu zdrowiu. Zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale to, dlaczego żywienie ketogeniczne i przejście ketoadaptacji jest u wielu osób już bardzo skuteczne pod kątem redukcji wagi, związane jest właśnie z tym, że normalizują nam się hormony odpowiedzialne za apetyt. Nie mówię o głodzie, że musimy coś zjeść, bo rzeczywiście nasz organizm tego potrzebuje, ale po prostu mamy taką ochotę na podjadanie. Zazwyczaj na keto nie podjadamy albo podjadamy znacznie mniej. Jemy rzadziej. I tak naprawdę samo to jest jedną z przyczyn, dlaczego dużo osób na keto chudnie. Bardzo istotne w tym wszystkim są właśnie nasze hormony. I ja chciałabym z Wami porozmawiać dzisiaj o dwóch hormonach, o insulinie i o glukagonie. Tak naprawdę insulina i glukagon to są takie dwa hormony po dwóch stronach barykady i one mają działanie antagonistyczne. To nie znaczy, że którykolwiek z nich jest lepszy albo gorszy i że insulina, bo bardzo często ją obwiniamy o to, że nie chudniemy, jest zła. Ona też jest dobra i ona jest potrzebna. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że po każdym posiłku, a jako posiłek traktujemy jedzenie, traktujemy przegryzienie garści orzechów, a nawet jednego orzeszka, bo dla naszej insuliny, która rośnie po posiłku, nie ma znaczenia większego, czy my zjedliśmy posiłek białkowo-tłuszczowy, czy węglowodanowy, czy zjedliśmy po prostu jednego orzeszka, albo po prostu wzięliśmy gumę do rzucia z cukrem, ona w każdym z tych wypadków idzie w górę. Ten poziom insuliny się podnosi i jest to dobre zjawisko, ponieważ insulina pozwala nam wchłonąć substancje odżywcze. Ale w momencie, kiedy to się dzieje i my absorbujemy jakby ten pokarm do naszego organizmu, to wyłączone jest wszelkie inne działanie enzymatyczne, które pozwala na przykład energię spalać. Jeżeli insulina jest wysoko po posiłku, to my w tym czasie mamy absorbować. Czyli dlatego mówi się, że insulina jest takim hormonem, który nam magazynuje tłuszcz. Ona tego nie robi jakby bezpośrednio, no ale wpływa na to, że ten tłuszcz w postaci energii nie będzie w tym czasie uwalniany. I razem z insuliną oczywiście idzie nam w górę glukoza i to jest taki stan właśnie, który no uniemożliwia redukcję wagi. Dlatego osoby na przykład z insulinoopornością, które mają wysokie poziomy glukozy, wysokie poziomy insuliny we krwi prawie cały czas, mają ogromny problem z tym, żeby schudnąć. I jeżeli zjemy posiłek, to od momentu, kiedy ten posiłek skończymy, do momentu, kiedy insulina wróci do dość niskiego poziomu bazowego, mijają 4, a nawet 5 godzin. Oczywiście zależy to też od tego posiłku. Więc to jest zazwyczaj czas, kiedy my nie uwalniamy i nie zużywamy jakby na przykład zapasowej tkanki tłuszczowej jako energii. To znaczy, że jeżeli Ty nawet jesz dwa posiłki dziennie, nawet będąc na keto, jesz dwa posiłki dziennie, ale pomiędzy nimi kawa kuloodporna, druga kawa kuloodporna, garść orzechów, kawałeczek gorzkiej czekolady, jakaś fat bombs, jakieś coś tam sobie dorzucisz, za każdym razem insulina idzie delikatnie w górę i tym samym, nawet jedząc bardzo mało kalorycznie w tym czasie, czyli jakby nie ma dużej różnicy kalorycznej, albo jedząc na przykład często posiłki, ale jest znaczna różnica, jeżeli chodzi o nasz metabolizm i to, ile możemy spalić i tak naprawdę, ile możemy schudnąć. O tym jest na ten temat bardzo fajne badanie naukowe, które porównywało osoby, które jadły tyle samo, ale był taki podział, że jedne jadły tą samą ilość w dwóch posiłkach dziennie,
a drugie osoby jadły w 6. I oprócz innych różnych parametrów, które się poprawiły u osób, które jadły 2 posiłki dziennie, również ta utrata wagi właśnie była dużo większa niż u osób, które jadły bardzo często. Ja wiem, że to jest sprzeczne z większością rekomendacji dietetycznych. I jeżeli temat keto, żywienia niskowęglowodanowego czy postów, tak zwanych intermittent fasting, postów okresowych jest Ci obcy, albo jeszcze nie jesteś tak w temacie, no to możesz jakby w ogóle otworzyć teraz szeroko oczy. Osoby, które są ze mną dłużej, pewnie już doskonale sobie z tego zdają sprawę. Jedzenie częste posiłków u większości osób nie jest dobrym rozwiązaniem. I to jest taki jeden z mitów dietetycznych, który niestety wciąż jeszcze krąży. Czyli wiemy już, jak działa insulina. A teraz przejdźmy sobie do glukagonu. Jeżeli insulina już spadnie, to jest to moment, kiedy nasza trzustka, która najpierw wytwarzała insulinę, zaczyna wytwarzać glukagon. I to jest hormon, który mówi jakby naszemu organizmowi, teraz jest czas na uwolnienie zapasów glikogenu, czy to w mięśniach, czy to w wątrobie, i wykorzystanie tego jako energii. Dodatkowo glukagon, jeżeli właśnie się podnosi, bo insulina nam spadła, również inicjuje lipolizę. Lipolizę, czyli uwalnianie kwasów tłuszczowych z naszych komórek tłuszczowych. Czyli co? Energia, którą mamy gdzieś tam pogromadzoną, ma szansę zostać zużyta po prostu i spalona. Czyli po prostu spalanie tkanki tłuszczowej, odchudzanie właśnie wtedy następuje, jeżeli ten glukagon idzie w górę. Natomiast nie może być takiej opcji, że nasza trzustka równocześnie wyrzuca insulinę i glukagon. Albo jedno, albo drugie. Dlatego bardzo ważne jest właśnie, żeby po posiłku insulina miała szansę, żeby opaść, a glukagon jest wytwarzany i wtedy zarówno wykorzystujemy glikogen, a jeżeli też nie mamy tego glikogenu, no to automatycznie ciała ketonowe, kwasy tłuszczowe i zachodzą właśnie te wszystkie procesy spalania tego, co zjedliśmy i spalania też naszej tkanki tłuszczowej, jeżeli mamy ją w zapasie i taki jest nasz cel. A no bardzo często jednak wiele osób gdzieś tam z czegoś jeszcze chce schudnąć. Okej, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, która jest związana z podjadaniem, a raczej z jego brakiem, o której muszę Wam powiedzieć. I jest to związane już z tym, o czym mówiliśmy w filmach dotyczących SIBO. Mówiłam Wam tam, być może pamiętacie, o takim MMC, czyli tak zwanym wędrującym kompleksie mioelektrycznym, który działa jak taka szczotka, jak taki odkurzacz automatyczny, jak ktoś ma na przykład robota w domu i po prostu go włącza i on wszystko czyści. Ale żeby on to wszystko wyczyścił, to my musimy najpierw jakby troszeczkę się do tego przygotować, czyli nie wiem, na przykład robot nam się zatnie, jak będą po prostu rozwalone na podłodze jakieś zabawki, kable itd., itd. Jak będzie jakiś, nie wiem, ręcznik, dywan czy coś, również on nie będzie działał poprawnie. I podobnie zachowuje się to MMC. Musimy mieć totalną przerwę, totalny post przez, jeżeli dobrze działają nasze jelita, przynajmniej 1,5 godziny, ale zazwyczaj nawet do 5 godzin, jeżeli są jakieś problemy jelitowe, żeby ten kompleks mioelektryczny zaczął działać i żeby jakby wyczyścił nam te jelita. Jeżeli to się nie stanie, czyli właśnie znowu, jeżeli podjadasz, to możesz doprowadzić do SIBO, do przerostu właśnie bakterii w jelitach, do dysbiozy jelitowej, do tego, że Twoja mikrobiota nie funkcjonuje prawidłowo, a jak myślę, wiecie, bajzel w jelitach sprawia, że też ciężko nam jest schudnąć i ciężko w ogóle mówić o zdrowiu, bo zła praca jelit przekłada się na stany zapalne, ale przekłada się też na naszą psychikę, na to, że nam się gorzej myśli, że jesteśmy osłabieni, zmęczeni i nieraz nawet pojawiają się jakieś stany osłabionego samopoczucia czy stany depresyjne. Także również właśnie brak jedzenia pomiędzy posiłkami, ta przerwa, gdzie pijemy tylko wodę, albo ewentualnie czy to kawę, czy herbatę, ale nie ma tam żadnych kalorii, czyli nie kawę z mlekiem, nie herbatę z sokiem i tego typu rzeczy. Ta przerwa pomiędzy posiłkami jest też mega ważna, żeby po prostu ten kompleks MMC prawidłowo funkcjonował. Także to jest też druga przyczyna, myślę, że mega istotna pod kątem zdrowotnym, tego, że nie powinniśmy podjadać i że ten nawyk podjadania, nawet jeżeli będzie to jeden orzeszek, to jest coś, z czym według mnie większość osób powinna walczyć. I teraz co możemy zrobić, żeby sobie z tym poradzić? Na pewno taka uważność w jedzeniu i na przykład takie założenie, że jeżeli mam coś zjeść, nawet jak to będzie 5 orzechów, to siadam i kładę to na talerz.
I wtedy jakby my się orientujemy, jak często podjadamy. Jeżeli jesteś osobą, która dużo czasu spędza w kuchni, bo na przykład przygotowujesz potrawy dla rodziny, to na pewno będzie Ci trudniej. Ale niestety to próbowanie, czy jest smaczne, też wiąże się z tym, że tak naprawdę jest to przez nasz organizm traktowane jako podjadanie. Dlatego dobrze jest na przykład ten czas spędzony w kuchni skumulować i ugotować na cały dzień dla wszystkich wszystko w jednym czasie i od razu na przykład zjeść później posiłek, żeby po prostu jakby zamknąć temat kuchenny, albo nawet przygotowywać sobie potrawy na kilka dni, tak? Żeby po prostu nie siedzieć ciągle w kuchni, żeby nie chodzić do lodówki, nie podjadać. Możesz sobie też na przykład zainstalować w telefonie aplikację, w której po prostu będziesz zapisywać za każdym razem wszystko, co jesz. Nieważne, ilość jest nieważna, za każdym razem zapisujesz. To nam pozwala lepiej to wszystko kontrolować, a już jak mamy nad tym kontrolę, mamy świadomość, to dużo łatwiej nam jest zbudować ten nawyk poszczenia i niejedzenia pomiędzy posiłkami, no i tym samym odzyskać kontrolę tak naprawdę na tym, co robimy i co się dzieje z naszym organizmem. I tego Wam życzę. Dajcie znać, czy nawyk podjadania u Was wciąż jest, czy może go nie ma, może nigdy nie było i co sądzicie na ten temat, bo wiem od też wielu moich podopiecznych, że sama zmiana tej jednej rzeczy potrafi sprawić, że na przykład czujemy się dużo lepiej, nie mamy jakichś problemów trawiennych, czy chudniemy. Także takie małe kroki, nieraz trudne małe kroki, ale są mega ważne. Dobrze, dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam Ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!